Siemano moi drodzy! Przywitajcie gorąco Patrycję, która się zgodziła ze mną nagrać denko. Ja ostatnie denko nagrywałam z tobą i to było w połowie grudnia, gdzie jeszcze bliżej końca. I od tamtej pory jakoś mi się nie składało, więc kosmetyków jest mnóstwo. Raz nagrałam ten film, ale niestety rozładował mi się mikrofon i szlak trafił wszystko, ale całe szczęście nie wyrzuciłam do śmietnika tych rzeczy. Myślę, że zrobimy tak, że dzisiaj opowiemy o połowie i innego dnia opowiemy o drugiej połowie, bo w przeciwnym wypadku będziemy tutaj na zawsze. YouTube zakaże mi uploadować odcinków za to, że są zbyt długie i powie mi filmy pełnometrażowe, proszę pani, to są w innych miejscach. Jako, że dzisiaj Patrycja nie ma swojego denka, tylko są same moje, to może chcesz wybierać według rzeczy, które cię bardziej interesują, a ja ci opowiem o tym? Tak. Dobrze, ale zacznijmy od klasyka, no dobra. Bo tu nie będzie za dużo do mówienia, myślę. Nie, ja nie wiem, ile razy już opowiadałam o tym. To jest regenerujący orzechowy balsam do ciała z Fresh & Natural, który pachnie jak Nutella. To jest kolejne pół kilograma, nie, 500 ml, które zużyłam. Już nie wiem, czy nie macie dosyć. Nie wiem, ile razy już go pokazywałam. Ja też miałam ten balsam i jest bardzo fajny. Ma taką bardzo fajną konsystencję gęstej śmietany. Taka puszysta, tak. Super. Bardzo fajny. Ja je uwielbiam, a jak mam mega suchą skórę i warstwę żelu laosowego i potem to i... Proszę. Pianka. Tą piankę, ty jej używałaś parę razy u mnie, czy nie? Tak, chyba no, tak. To może coś powiedz jako pierwsze wrażenie, a ja potem wam powiem jako zużyte drugie ale albo trzecie opakowanie. Ale nie pamiętam, bo to było dosłownie parę razy. Okej, okay. To w takim razie będzie jednak moja pełna recenzja. Tak. To jest pianka z SoBioetic, różana. Ja miałam tę piankę do mycia twarzy z 3 lata temu i byłam bardzo z niej zadowolona. Teraz nadal jestem z niej bardzo zadowolona. Nie ma mocno różanego zapachu. Ale pachnie pięknie. No ale nie jest taki różany jak perfumy różane. On pachnie po prostu kwiatowo. Tak mi się wydaje. Czy o, ty jesteś lepszym od zapachów ekspertem, to będzie nie więcej informacji. To jednak jest mocna róża? Ja, mi się to kojarzy właśnie nie z taką super naturalną różą, tylko właśnie z takimi bardziej fragrance. A, że taki różany, zapach różany. No? Nie róża, ja tylko tak. Zapach różany. No ja go kojarzę po prostu ale jako zapach kwiatowy. Bardzo delikatna, świetnie myła, dobrze domywała makijaż, jak ktoś użył na przykład balsamu myjącego i zostały jakieś resztki przy oczach, to ona elegancko sobie z tym radziła. Mogłam jej używać rano, mogłam jej używać wieczorem. Teraz dostałam super informację, że SoBioetic, nie cały asortyment, ale sporo tych rzeczy wchodzi do natury. W niektórych naturach będzie można kupić stacjonarnie. Super. Także mega, w końcu jakieś bardzo fajne rzeczy. Miałam też mnóstwo kremów od nich, te Hydra Aloe Vera, na pewno ciebie też zarażałam którymiś i super, cieszę się wielce. Tak, już mamy temat pianek. Tak, pianka ryżowa piana, jakaś tam ultra nawilżająca, ma super długą nazwę. Yossi. Nawilżająca, ultra delikatna pianka do mycia twarzy z zieloną herbatą. Tak, bardzo delikatna, nadawała się do demakijażu, jeśli się użyło jej 2-3 razy przy dużej ilości makijażu, nadawała się do mycia rano i wieczorem, nie wysuszała, była super delikatna, miała dwa gigantyczne minusy, aha, ultra delikatny zapach. Bardzo, bardzo delikatny zapach, praktycznie niewyczuwalny, no. Teraz pachnie dosyć tak mocno kosmetycznie. A to normalnie, a ona już tu leży trochę. I właśnie to jest jej pierwszy minus. Ja zużyłam całe to opakowanie w 3 tygodnie. 3 tygodnie i 2 dni, coś takiego. A ona kosztuje 7 dych. No, mega niewydajna, plus, znaczy to nie jest plus, tylko dodatkowo ona niesamowicie szybko pęka. Jak nakładasz ją na rękę, to momentalnie zanim zdążysz ją rozprowadzić na twarzy, to ona już zaczyna cieknąć. Podobnie jak pęka pianka z Orientany. Bardzo szybko, więc pod tym kątem nie zobaczę. Jakbym miała wybierać między tymi dwiema, to bym wróciła do tej z SoBioetic. No. To jest coś ciekawego, nie mam zielonego pojęcia. To jest Calming Mist. Tak, to była taka mgiełka łagodząca marki Bruke, albo Bruke, bo to jest koreańska firma, nie wiem czy to z akcentem niemieckim, bo cię dać, czy z jakim. W każdym razie ja dostałam ten kosmetyk, jak testowałam produkty na K-Beauty w ubiegłym roku. Była... To nie było dobre jako tonik, w sensie takim, że ja po spryskaniu twarzy tym kosmetykiem miałam poczucie ściągnięcia. Jeśli chodzi o zaczerwienienie, to on robił cuda, bo jak umyłam twarz i miałam trochę podrażnioną, spryskałam tym i momentalnie zaczerwienienie schodziło. Ja go używałam najczęściej do spryskiwania makijażu, żeby nie było pudrowego efektu. I jak spryskałam minerały tym, a potem powachlowałam trochę wachlarzem, to mi się dużo dłużej utrzymywały. I to nie chodzi o to, że ten kosmetyk jakoś jest specjalny, tylko ten patent ze spryskaniem i wysuszeniem jakimś wiatraczkiem albo wachlarzem. To jest naprawdę bardzo przedłuża trwałość, także taka sprawa. Czy będę polować na to, żeby to gdzieś tam odzyskać? Myślę, że nie. Czy ona była chłodząca? Bo ona ma napisane na sobie, że jest Advanced Cooling.
composition, ale nie wiem, czy cooling to jest łagodząca, czy cooling to jest... Może chodzi o ochładzanie, bo masz zaczerwienienie. Ja bym nie powiedziała, że ona jakoś specjalnie chłodziła. Tutaj ani w wakacje, perfumowy. Ani teraz. No miała taki zapach perfumowy, taki kosmetyczny. No, to był taki kosmetyczny kosmetyk. Tak. Nie pamiętam dokładnie, czy ona miała super naturalny skład. No, podejrzewam, że tak gdzieś skład. Na granicy. Nie, oni mają na kartonach. Mhm. Do tego też było. Osobna folia, osobny karton, do tego 5 ulotek jeszcze. Jak otwierałam, to się denerwowałam, a to pamiętam. Kolejna mgiełka. To jest akurat woda micelarna z Biotuju. Jedna z moich ulubionych. Ja nie używam do demakijażu produktów micelarnych, tylko do domywania, jeśli mi zostanie coś. I tutaj się kajam, bo ja to robię bardzo często, to jest ogromny błąd i na moich filmach też to widać i powinnam się poprawiać i Wam też o tym mówić, że płyny micelarne to jest detergent, to jest kosmetyk, który trzeba zmyć, więc nawet jak się robi demakijaż, no, naprawdę? Tak. Zwłaszcza jak ktoś ma tendencję do przesuszania, bo jak zrobisz demakijaż nawet na waciku takim produktem, to ten detergent zostaje na twarzy, więc powinno się to spłukać. Nie znam ani jednej osoby, która by tak robiła. Wiem o tym, ale powinno się tak robić. Zwłaszcza jak macie suchą skórę albo pryszcze i naokoło suche skórki wokół tych pryszczy, to spróbujcie z tym zmywaniem, bo powinno się tak robić. I ja jestem winna, miliard razy tak robiłam, bo jakoś po to niewielka ilość i tak dalej. Jak brałam na wacik konczak i domywałam tylko resztki tuszu i już nie płukałam tego, a powinnam. Także tu zwracam uwagę, jakby ktoś się zastanawiał, jak to jest z tym wysuszaniem. Mówiłam na pewno o tym, żeby jej nie używać zamiast toniku, bo czasami ktoś pryskał wodą micelarną i nie wiem, czemu mam taką wysuszoną. To właśnie dlatego. O! Kolorówka. Genialny, genialny tusz do rzęs z Art Deco. Weź sobie otwórz, jaka to jest gigantyczna szczota. Volume Sensation Mascara. Tak, i Volume było i Sensational. Mega. Mega wielka szczota. Ja też byłam. Ja się boję takich. Ja też byłam nastawiona do niej nie za bardzo, bo ja wolę silikonowe szczoteczki. To ta jest taka. No, prawdziwa blogerka. Widać, nie widać, widać. Byłam przerażona, jak ją zobaczyłam. Bo ona jest taka duża jak moje oko. Ja się obawiałam, że jak zacznę robić tak, to sobie strzelę w nos i będę miała takie czarne plamy, ale okazało się, że po pierwsze bardzo łatwo się rozczesuje. Po drugie, ona mega rozdzielała rzęsy. I no. Ale ostrzegam, jak ktoś nie lubi efektu bardzo mocno pomalowanych rzęs, to się będzie wkurzał. To nie jest dla niego produkt, bo nim można było nawalić po prostu mega turbo posklejane, gęste rzęsy do smokey eye takie. Ale jak zaczęłam go używać, to był ten tusz, co Michał przyszedł i powiedział... Extreme Volume. Tak, endless to jest lashes. No Endless, to nie wiem, ale Extreme na pewno. To jest ten tusz, co jak się umalowałam, poszłam z Michałem na spacer, on mówi, ale rzęsy to może dzisiaj... A wcześniej miałam, nie wiem, 2 miesiące te tusze z Vibo i cały czas było tu masz czarne, albo jakieś małe te rzęsy, albo nie umalowałaś się. A to jak zobaczył, to właśnie mówił, że super. O, to był kosmetyk, który tak dobijałam, po prawdzie, Organic, i to był co? Olejek? Tak, bachem olejek do masażu i do wanny. Bardzo mocno to pachniało. To pachniało tak jak butelka perfum o zapachu jakiejś brzoskwini bodajże. Nie, do masażu w ogóle nie było opcji, żebym mogła tego użyć, bo zaraz dostawałam kaszlu. A jeśli chodzi o wannę, to tak mniej więcej, no nie wiem, żeby nie przesadzić, tak łyżka stołowa to było wszystko, co mogłam wlać i w taki sposób go zużyłam jako taki zapach do wanny. Myślę, że nie wrócę do niego. No, bardzo jest brzoskwiniowy, ale tak znowu chemicznie brzoskwiniowy. No, ale on teraz zwietrzał, ja go zużyłam gdzieś w grudniu, także mega mocny był. Myślę, że do niego nie wrócę. W ogóle rzadko sięgam po tą markę, głównie dlatego, że jak jestem gdzieś stacjonarnie, żeby sobie powybierać, to ja nie jestem w stanie wejść do tego sklepu. On jest dla mnie jak lasz, po prostu ściana zapachu, która mówi, nie, nie będziesz tu kupować. O, to znam. To jest super. To kupiłyśmy razem, wtedy w Rossmanie, czy tam w Hebe, nie pamiętam gdzie to było, chyba w Rossmanie. Marka nazywa się Petal Fresh i to był żel pod prysznic, który był bardzo, bardzo dobry. Nie mam żadnych uwag do niego. Ja ładnie... go używałam u Ciebie. Tak, ładnie pachniał, ale nie dusił, dobrze mył, trzeba było się posmarować balsamem po nim, ale to jest żel do mycia, a nie żel nawilżający, więc się nie spodziewałam jakichś cudów. Jak ktoś chciałby wymienić swój jakiś z SLS-ami żel do ciała na jakiś żel myjący z lepszym składem, który jest przeze mnie zatwierdzony, jeśli to ma jakieś znaczenie dla Was, a pewnie ma, skoro oglądacie, to ja ten bardzo, bardzo rekomenduję. Na pewno do niego wrócę. Jak będziemy kiedyś w Rossmanie po drodze, to na stówę go wrzucę do koszyka. O! Tak widzę, że nie jest do końca. Nie, to gdzieś tyle mi zostało, ale już tak, pompka nie działa, w sensie nie wyciska już nic więcej, a jak go odkręcasz i próbujesz tym patykiem wydłubać ze środka, to on jest taki, że nie chce się przyklejać do tego patyczka i spływa i spada, bo to jest dosyć luźna konsystencja i stwierdziłam, że dobra, już tam tyle, co zostało na dole, już to daruję. To jest
Tuwa Siberica, tak, taki balsam do włosów, maska do włosów, nie, odżywka to była bardziej, z mlekiem jaka. Bardzo mi odpowiadała. Tak? No, to była ten taka szampon naprawdę jest spoko. Fajny szampon jest, że ten kremowy szampon jest spoko, jeszcze mi tam troszkę zostało w łazience. One fajnie pachną. One mają taki delikatny budyniowy zapach, tak. Myślę, że tak go można określić. O, widzisz, ona jest taka pływająca troszeczkę trochę. Pachnie tak, no. No i tak ciężko było to wydłubać i w końcu mówię, dobra, już tak, tak nie przyjdzie. Orientalnie pachnie, ten szampon chyba aż orientalnie? Nie, one mają ten sam zapach, no co ty. Taki kosmet, taki kremowo-budyniowy, nie? Nie, mi pachnie trochę orientalnie. No to ufajcie jej w tej kwestii zapachowej, bo ja potrafię opisywać zapachy trzylatek. Szampon rzeczywiście taki bardziej budyniowo-mleczny zapach. Bardzo no łagodny, nie miałam problemów. Szampon, jak używałam 3 dni z rzędu, to trochę mi przesuszał skórę głowy, ale tam co 3, co 5 dni to było okej. Tą maskę to naprawdę lubiłam. Fajnie mi się sprawdzała, znaczy tą odżywkę. Fajnie mi się sprawdzała, przyjemnie, włosy były gładkie po niej. Ja naprawdę spoko produkt, o. Tak jak z Rossmana, ta z granatem? A nie, to tą bardziej lubiłam, o tamtej z granatem. Lubisz? No. Gdzie to można kupić? Nie mam pojęcia. Gdzie kupić? Gdzie kupić? Gdzie kupić? W internecie. Pisz sobie Tuwa Beauty. Nie, Tuwa Siberica na pewno znajdziesz. Ja w ogóle nie kojarzę tej marki. Patunia. Wszystko podlinkuję ci na dole. Bo to jest jakaś nowa. Są takie niebieskie, i, czy tam turkusowe i te właśnie Beauty You Hair Mask. Oj, maska z Beauty You Anti-Aging do włosów, moja chyba 30. Uwielbiam. Zawsze kupujesz tą z tym paskiem takim bordowym, tak, a nie z tym jasnoróżowym? Jeśli chodzi o te w sprayu, to kupuję z jasnoróżowym. Jeśli chodzi o te w słoiku, to kupuję tą z bordowym, bo moje włosy po niej najlepiej wyglądają. A z tamtymi też nie miałam żadnego problemu, zużyłam też chyba po 2 pudełka z tamtych innych rodzajów, ale ten jest taki, że za każdym razem jak nałożę, obojętnie co się dzieje z tymi włosami, to potem one wyglądają na gładkie, miękkie, łatwo się rozczesują i uwielbiam te odżywki. No, też naprawdę. Mówię. To jest hit z Beauty You, jeśli chodzi o tak, pielęgnację włosów. I ona pachnie jak odżywka do włosów. Prawda? Opinia eksperta dla Was. Nawet tak salonowo trochę. No, one pachną jak takie bo ta czarna linia to miała być taka linia fryzjerska. Oni tak to planowali. No, no to także. Udało się. Zapachem. Nailed it. Krem do rąk. Z naszego projektu. Tak, z naszego projektu idźmy na zakupy. I kupmy wszystkie kosmetyki w Rossmanie. To jest bioorganik krem do rąk. Korzeń maka. Tak, który ty miałaś o nim do bardzo dobre stanie. Był w porządku. No ja to samo. To jest dobry krem do rąk. Tak. U ciebie się szybko wchłaniał, nie? No tak. Ja miałam tak, że jak nakładałam go z tymi rękawiczkami z Recibo, to miałam efekt instant. Jak tutaj miałam, byłam odwodniona powiedzmy po podróży i miałam suche skórki naokoło palców, naokoło paznokci, nałożyłam sobie ten krem, zostawiłam rękawiczki, pracowałam trochę na komputerze, po tam 10 minutach zdejmowałam, to było momentalnie, wyglądały lepiej dłonie, także naprawdę mogę polecić. Widzę dużo takich aptecznych, brązowych buteleczek. Tak, które są całe oklejone mory włosami Lestera, za co Cię przepraszam. Eco Spa Olej Tamanu. Olej Tamanu. Tak, uwielbiam Olej Tamanu. To jest jeden z moich ulubionych olejów do pielęgnacji, tak. Ja nie rozgoliłam jeszcze. Bo on, z nim się trochę ciężko pracuje, bo on nie nadaje się za bardzo do użytkowania samodzielnie. Z nim trzeba zrobić jakiś produkt, tak, domowy. Ja tego Tamanu, ta butelka to akurat prawie cała poszła na skórę głowy, bo miałam kłopoty z tym, że jak się pojawiła jakaś wysypka albo zaczyna mi się łuszczyć skóra głowy po niedobrym szamponie, to czasami mam tak, że zaczynają mi wręcz włosy wypadać, bo aż tak mi się łuszczy i ten przyspiesza gojenie na maksa. A jak nie mam tego, to sięgam po olej konopny. Olej konopny to w ogóle prawie zawsze mam pod ręką. I ten też na wypryski, na twarzy się dobrze sprawdza. No, on jest spoko. Zrobię Ci serum z nim. A olejek eukaliptusowy? Olejek eteryczny eukaliptusowy. Ten włożyłam tutaj z przypadku. To jest olej, a to jest olej. Tak, bo ten jest eteryczny, a tamten jest normalny, kosmetyczny. Ten eukaliptusowy olejek to wsadziłam przez przypadek, bo on był do sprzątania łazienki. Robiłam sobie, brałam tylko trochę sody oczyszczonej i tam kwasu cytrynowego, wlewałam trochę tego olejku tak na zapach i on był do szorowania. Jak czekałam na paczkę ze wszystkimi produktami do czyszczenia domu, wiesz, ile nakupiłam tych ekokosmetyków dla domu, nazwijmy je, żeby film nagrać? O matko boska, przyszło chyba z 6 kilo, taka paczka ogromna. Czyli to nie było tak, że on od razu przychodził z takim... Nie, one zawsze mają stoper, powinny mieć olejki eteryczne, ten stoper. Dobrze. To już do końca.
Olej z pestek winogron. Olej z pestek winogron to jest mój ulubiony olej bazowy. Jak robię jakieś, jakiekolwiek kosmetyki, jak nie wiem, albo nie wiem, chcę mi się rozkminiać za dużo, chcę jakiś olej bazowy i chodzi mi tylko o to, żeby w nim inne produkty się dobrze zachowywały, to sięgam po te winogrona. I olej tamanu, jedna część do trzech części pestek z winogron i masz super serum. Sorbitol. Sorbitol, ten poszedł też do włosów. Ja uwielbiam sorbitol. To jest taka substancja, którą ja dodaję prawie do wszystkich kosmetyków. Do mgiełki, do twarzy, do toniku, do serum, do jakichś preparatów do włosów, do kremów, do ciała. Ja wiesz, że kiedyś kupowałam sorbitol w butelkach po pół litra. No, naprawdę. A tego nie dodaje się wcale dużo, nie? Można dużo, tam chyba do 30% nawet można. Nie pamiętam dokładnie, nie chcę skłamać, to nie cytujcie tego. Nie pamiętam, czy to jest 30% czy nie, ale sprawdzam zanim użyję. Yossi, rozmaryn. Oj, ty, limonka. Tu się namęczyłam. Cukrowy peeling do ciała z olejem ryżowym. On był mega gęsty. Do tego stopnia gęsty, że ciężko było go rozprowadzić na ciele. Bo jak nabrałaś na palce, a potem przejechałaś po ręce, to po prostu tak odpadało. I ja mam wrażenie, że połowa tego słoika poszła po prostu u nas w rurę. No, ale ładnie pachnie. Rozpowiem limonka. Zapach miał przyjemny. Na ciele też zostawała taka przyjemna, tłusta warstwa, którą ja lubię, więc w porządku. Ale tak jak mówię, był bardzo suchy, taki bardzo gęsty i odpadał mi, więc... Raczej do niego nie wrócę. No tutaj widzę fajny kosmetyk. Ojej, ojej, to chyba mój balsam do mycia twarzy aksamitny. Jeszcze w starym pudełku, bo to jeszcze z ubiegłego roku. Miałam, już mamy teraz nowe opakowania. Teraz się zaczną, same będą żółte. W najbliższym czasie pewnie, bo miałam ochotę też na jakąś zmianę. O, Shydeer. Naturalny krem. Pod oczy, na który się wkurzyłam bardzo mocno. Bo używałam go, uwielbiałam ten krem pod oczy, to był w top 3 moich kremów pod oczy kosmetyk. Niestety, od połowy opakowania on mi zjełczał. No, śmierdzi. Tak, on zjełczał i bardzo dużo osób do mnie napisało, chyba tam ze 3-4 w komentarzu, ale na Instagramie dostałam mnóstwo wiadomości, że no ja też kupiłam ten krem pod oczy, ale używałam ze szpatułką i też mi zjełczał i też mi się zepsuł i tak dalej, więc trochę byłam zła, bo to jest 30 gramów, to jest ogromne opakowanie. Jak na naturalny kosmetyk pod oczy, to 30 gramów to jest trochę za dużo nawet, bym powiedziała. Nie wiem, czy do niego wrócę, poczekam, może dam im tam z kilka miesięcy, może wykombinują, jak tą sprawę rozwiązać i wtedy kupię jeszcze raz, bo super się sprawdzał, naprawdę pod oczami się super się sprawdzał, nawet pod makijaż był mega. A propos makijażu? Mini narsik. To jest tak, mini pomadka. Zobacz w ogóle, jak ja to wylizałam, widzisz? Oh. Ona była wyciągana tym, ona była pędzelkiem wyciągana. Nie pamiętam, to nie była Anita Audrey? Leslie. To był bardzo ciemny kolor, coś na granicy brązu, burgunda i czerwieni. I zużyłam ją tak, do samego końca. Bardzo nierówne są te pomadki z Narsa z tej serii Audacious. Niektóre są mega błyszczące, niektóre są totalnie matowe, niektóre są satynowe i tego nie można rozpoznać, dopóki się nie pójdzie i nie zrobi swatcha, bo tak w necie to jest po prostu tylko kolor. Mocznik? Tak, mocznika używam w zależności od stężenia albo jako produktu nawilżającego, albo jako produktu złuszczającego. Raczej nawilżającego, często do kosmetyków, do rąk, do stóp i jak mnie swędzą łydki, to sobie czasami... Czasem robię tak, że biorę tylko trochę mocznika, rozpuszczam go w wodzie i tą wodę dokładam do domowego jakiegoś balsamu do ciała. Po prostu, albo czasem się kąpię z mocznikiem. Ja mam takie przygody, nie? Czasem się kąpię z mocznikiem. I spirulina. Tak, spirulinę tą małą, to nie wiem co mnie strzeliło do głowy, żeby kupić 30 gramów spiruliny, bo normalnie kupuję takie po 250 albo pół kilogramowe. Uwielbiam spirulinę do masek do twarzy, uwielbiam spirulinę do masek do ciała, łatwo się zmywa, przyjemnie napina. Czasami jak ktoś ma naczynkową skórę, to ma zaczerwienienie po spirulinie. Rzadko to się zdarza, ale jak już się zdarza, to ktoś ma taką naprawdę mega czerwoną, więc polecam wymieszać z jogurtem albo tam z jakimś mlekiem owsianym, jak ktoś nie chce zwykłego jogurtu. Pisało mi parę osób, że do włosów spirulina w niektórych domowych maskach się sprawdza. Ja jak miałam parę prób, to robiłam po prostu spirulinę z wodą i ufarbowałam sobie włosy na zielono na 3 dni. Brawo ja! I to są produkty z mazidła KUM. Tak. I mam odcinek o tym, gdzie kupić surowce naturalne. To Wam podlinkuję na dole. Nie trzeba pytać. Już Ci właśnie mówię, to był taki olej, to nie był olej eteryczny, tylko to był taki zapach. Taki olejek zapachowy, co ludzie wrzucają do kominków zapachowych. On się nazywa Nowe Auto i ja go zostawiłam specjalnie, od razu mówię, bo robiłam świece dla mojego znajomego, sojowe, domowe. On pachnie jak... To pachnie jak męskie perfumy? No właśnie. I on się nazywa Nowe Auto. Centralnie taką ma nazwę ten produkt. Chyba Bummer?
to produkuje? Tak. To jak ktoś szuka, doświec właśnie czegoś, co będzie pachniało... No, ładne. Taki ja go nie czysty, cierpię. On jest dla mnie... To są męskie perfumy sztuczne. No tak, no. Ale jakby ktoś chciał właśnie męskie dla... perfumy naturalne, jak pachną? No na przykład są te rozmaryn, piżmo, czarny pieprz, to one mają zapach taki inny, nie? Ale jakby ktoś szukał... To pewnie jest trudno. A nie, no myślę, że 99% ludzi będzie zachwycona, tylko ja mam zgarem. Dobra. John Masters Organic, mydełko. Tak? Bardzo przeciętne było to mydło. O. Wiesz co, jakbym miała za tyle pieniędzy, ile ono kosztuje kupić mydło, to wolałabym sobie wziąć jedno z Biotuju i jeszcze jakieś inne z 4 szpaków, bo podejrzewam, żeby cena wyszła podobna. Było bardzo przeciętne. Po prostu zwykłe mydło, ale nie miałam specjalnego takiego poczucia, że nie ma bardzo dużego ściągnięcia, a jak myję twarz mydłem z Biotuju, to nie mam takiego dużego ściągnięcia jak po tamtym. To jest któryś kosmetyk do twarzy z John Masters Organic, z którym się nie sprawdził. PG. Z PG Patch. Monia polecała mi piankę do stylizacji włosów. Jak będę chciała kiedyś stylizować, to kupię i dam znać. Dobra, myślę, że co, jeszcze z jeden albo dwa i będziemy kończyć, bo nagramy tę drugą część tego filmu, bo tak jak mówię, jest duży. Wow, Garnier Fructis. Tak. Maska? To są te duże maski, tak? Tak, to są te duże maski. Co dzisiaj rozmawiałyśmy z Dorotą. Pozdrawiamy. Bardzo, bardzo się ucieszyłam, jak zobaczyłam, że jest w sklepie stacjonarnie z dużej marki produkt, który ma lepszy skład. Bardzo mocne są te zapachy. Podobno to tutaj, to jest Goji czy co? Goji, tak. Że ten jest najsłabszy, jakieś bananowe i mango są dużo, dużo silniej pachnące od tego, więc ja wziąłam ten najmniej pachnący. Przez przypadek kompletny, bo po prostu tych innych nie było akurat w sklepie. Ja po tym kosmetyku miałam idealnie proste włosy. O! No serio, jak założyłam, nałożyłam to na włosy, potem spłukałam i przy rozczesywaniu wyglądało tak, jakbym przejechała prostownicą. Bez kitu miałam tak proste, ale ogólnie sprawdzał mi się, byłam zadowolona, nie dostałam uczulenia. Jedyne, co mnie drażniło, to zapach i używałam super mało. Ja tego używam tyle, co ten mały palec. Ale zapach dotąd jest ładny. No, taki owocowo, słodki. Tak, ja myślę, że dużo osób to ładne, w ogóle będzie mocno lubiło ten kosmetyk, tylko mocno widziałeś, pachnie. Jak mają ładnie opisany skład? Widziałam, porozpisywane, żeby było wszystko jasne tak, i klarowne. Tak, po polsku jest napisane też. Brawo! Brawo dla nich! Jestem fajnie. Naprawdę super zadowolona. Muszę zobaczyć ten maskę. Ruszę tym, żeby się światło wróciło. Gdzie kupić tą maskę z Rossmana? Dobra, wybieraj następny. Ostatni? Nie, mamy jeszcze, patrzę, tam jest 22 minuty, mamy jeszcze chwilę. A, luzie. Hydrolat jaśminowy? Super był ten hydrolat. A który teraz masz w łazience? Teraz mam Melisę. Melisa? Tak, ale to nie jest z Mohani, tylko teraz mam Melisę z Fresh Natural. Tak? I no, i one są takie mocne, one są takie mocne jak te z Cosmeceuticum. Bardzo dobre są te hydrolaty. Te z Mohani, o którym teraz mówiłam o innym, ten z Mohani bardzo przyjemny, ja tylko tam ze dwie rzeczy do niego dorzuciłam, używałam jako toniku. On też przyjemnie pachnie. Ja go używałam. Tak, na pewno. Mhm. On pachnie naprawdę bardzo mocno jaśminem. Jak ktoś lubi zapach jaśmina, on będzie zakochany. Dla mnie mógłby być ciut delikatniejszy, ale to nie był problem, bo zużyłam trochę, uzupełniłam wodą, dodałam kilka moich składników i używam dalej. W ogóle lubię tą markę. Ciekawe, czy można by było tego używać jako spray do poduszek, na przykład przed snem, żeby było. Oczywiście, spokojnie. To by było fajne. Każdego hydrolatu możesz tak używać. Nawet czasami w sklepach z surowcami opisują, że możesz tego używać jako sprayu do odświeżania zasłon albo pościeli. Nie spotkałam się z tym. Dobra, pokażę ci. Co tu jeszcze masz? Biotuju? Tak, Biotuju szampon. Zużyłam nie, tylko... to jest odżywka. A, odżywka. Mhm. Ja bardzo lubię tą serię w białych opakowaniach z Biotuju, produktu do włosów i szamponów i odżywek, ale tylko kiedy mam rozjaśnione włosy. Bo jak miałam te moje naturalne, one są bardzo gładkie i śliskie i miałam wrażenie, że i szampony i odżywki były dla mnie za ciężkie, a teraz jak mam suche te moje końcówki tu u góry, to te sprawdzają się super. Weleda. O Jezu, jaki on był super! Tak? To był krem do rąk, który żałowałam, że Ciebie nie miałam pod ręką, żebyś przetestowała. To ja muszę mieć. Przyjemny zapach, dobrze się wchłaniał, zostawiał taką, że miałaś powłokę, ale nic nie było tłuste i nie zostawiałaś śladów na klawiaturze i na papierku. No widzisz, jak go zużyłam do samego końca, go zmiażdżyłam, zmasakrowałam tą tubę, super była. Naprawdę to był bardzo dobry kosmetyk, na pewno do niego wrócę. A jeszcze coś tu wycisnęłaś? Troszeczkę. No, to widzisz, on zostawia takie na skórze, że jest, ale nie lepi się.
I ale uwaga, już mi się wszystko pomieszało, albo ma taki trochę apteczny zapach. On miał no taki pudrowy trochę ten zapach był. No, ale trochę zimno. Ale mi w ogóle nie przeszkadzał i muszę przyznać, że jak... A nie, pudrowy, to mi się pomieszało, sorry. Nie, taki pudrowy, taki właśnie pudrowy, bardzo, bardzo przyjemny. Fajne. Uwielbiałam ten krem do rąk. Fajne, na pewno do niego wrócę. No, na stówę. Muszę sobie zrobić zdjęcie, poczekaj. Boże. Dobra. Orientana, naturalny krem do rąk. O, same krem do rąk. Ze śluzem ślimaka. Bardzo, bardzo go lubię. O nie, no co, wszystkie... Naprawdę, to był jeden z moich ulubionych kremów do rąk. Dobrze, w ostatnim roku. Już mi się nic nie włoży. Nie, tutaj chyba, tu już chyba nic, nic też nie wyciśniesz. Nie, trzema rzeczami się posmarowałam. Aha, no to będziesz miała super gładkie ręce pod koniec tego odcinka. Ja go też używałam tylko przy komputerze z rękawiczkami takimi do dłoni z Recibo. Ta linia ze śluzem ślimaka ma najbardziej delikatne zapachy ze wszystkich kosmetyków Orientana i za to brawa, bo oni mają bardzo intensywne. Mi nawet nie przeszkadzają te zapachy pod kątem, że o, ten jest bardzo ziołowy albo bardzo męski. Ja nie mam z tym najmniejszego problemu. Mi tam może nawet rowem melioracyjnym dawać mój domowy kosmetyk, jak zrobię. Mhm. Tylko żeby nie był mocny. A kosmetyki z Orientany w większości mają bardzo silne zapachy i mi to bardziej przeszkadza niż to, jak one pachną. A ta linia ze śluzem ślimaka ma bardzo delikatny, taki sophisticated. Naprawdę mają super te zapachy i ten krem do rąk bardzo, bardzo dobry. Na pewno go kupię jeszcze raz, bo sprawdził mi się. Ava Max, maska enzymatyczna. Maska gipsowa. Gipsowa. To nie, to nie jest gipsowa maska, ale ona zastyga jak gips na twarzy. Dużo osób mi pisało, że jest różnica pomiędzy tą w złotym kartonie, a tą w białym kartonie i że ta w białym ma lepszy skład. No, tam jest jakiś jeden składnik chyba, podejrzewam jakiś konserwat. Ale to jest ta sama maska, tylko inna edycja? Zmieniony skład był. Aha. No, ale tam jakoś ja specjalnie nie wnikałam, bo my mieliśmy tą gorszą. Okay. Ale sprawdziła mi się znakomicie. Fajna. Tak, bardzo, bardzo dobra maska. Wygładzająca, nie miałam żadnych z nią problemów, żadnego długotrwałego zaczerwienienia, jakiegoś pieczenia, innych tam cudów. Naprawdę to była perełka z tamtego naszego, tak. Z tamtych wojaży zakupowych. A jak Ci się ją zmywało? Ja zmywałam ją konjakiem. I nie miałam specjalnych problemów. Jedyne co, to jak nie domyłam do końca i została mi gdzieś tu przy linii włosów, to miałam ją 2 dni. Tak. No to był minus, to jest troszeczkę. No, jest bardzo fajne. Zastygana. Gips, ale warto. Naprawdę warto spróbować. Myślę, że jeszcze ostatnia rzecz na teraz. Pasuje. Nie, ale nie możemy na... Dlaczego nie? Zużyłam paletę cieni do powiek, no. A, to są te, które Ci się podobały. To ja myślałam, że na złą nutę skończymy. Nie, nie, na dobrą nutę skończymy. Jezu, nie zużyłam, tylko ona jest tak wylizana, bo ja ją zużyłam do samego końca. Tu nawet nie było tych metalowych pojemników, tylko to było wprasowane w plastik. Tych nie używałam po prostu i stwierdziłam, że dobra, dam sobie... Ale Ci się nie podoba, czy one sobie... Nie, mam te kolory w lepszych formułach i po prostu ich używałam inaczej. To była najbardziej tandetna pod kątem wyglądu paleta cieni, jaką miałam kiedykolwiek w całym swoim życiu z Essence. Ona jakieś Mermaid Collection tam była, przyszła do mnie na skrytkę pocztową, ja bym nawet się koło tego nie zatrzymała w sklepie. Te cienie pięknie się rozprowadzały, ładnie się łączyły ze sobą i z innymi cieniami, zostawiały przecudny efekt. Zawsze jak byłam nią umalowana, to ludzie pytali, co to są za kosmetyki i czy w Sephorze kupisz? Ona naprawdę wyglądała drogo na powiekach, odwrotnie proporcjonalnie do tego, jak wygląda opakowanie. A sprawdzałaś, jakie ma inne kolory? Bo to jest 0,3, więc na pewno nie, ma nie sprawdzałam. Nie sprawdzałam, ale to limitowane edycje, oni te edycje limitowane mają przez nie, 2 tygodnie i potem znowu nie ma. Bardzo, bardzo dobre były te cienie i naprawdę byłam zaszokowana. Oczywiście nienaturalne absolutnie, ale trzymałam się nawet bez bazy na powiece. Nice. Super były, dlatego taka była dojechana aż do zera. Fioletowe i różowe to chyba zużyłam w przeciągu 3 miesięcy albo 4. I były bardzo małe. Dobra, na ten moment to już my Wam podziękujemy za oglądanie. Mam nadzieję, że miło spędziliście z nami czas. Mi się zawsze z Tobą lepiej nagrywa. Weselej mi opowiadać o kosmetykach, jak mam jakąś reakcję i widzę, czy człowiek rozumie, co ja mówię, czy tylko mi się wydaje, że to jest rozumne. Zrozumiałe. Rozumne? Jesteś bardzo rozumna. Jestem rozumna. Bardzo się cieszę. Dziękujemy Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że przyjemnie spędziliście czas. I do zobaczenia następnym razem, bo kolejny Denko też będzie z Patrycją! Yeah! Może się przesiądziemy, żeby pomyśleli, że to jest inne, w ogóle inny dzień. Tak, zmienimy swetry. Zmienimy się swetrami. Będzie pokojowa wymiana swetrów. Na razie! Na razie!
czaszka bawi i uczy.